Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Miłość jest czystą i świętą zasadą, natomiast zmysłowa żądza nie znosi ograniczeń i nie poddaje się rozmowie. Jest ślepa na konsekwencje i nie pozwala rozumować od przyczyny do skutku. Miłość jest święta i czysta. Natomiast namiętność nieodrodzonego serca to coś zupełnie innego. Podczas gdy czysta miłość względem Pana we wszystkich swoich planach jest zupełnie zgodna z Duchem Bożym, namiętność jest uparta, porywcza, nierozsądna i buntownicza wobec ograniczeń, a ze swojej wybranego obiektu czyni bożka. W postępowaniu tym, kto ma prawdziwą miłość, widoczna będzie łaska Boża. Ci, którzy nie chcą paść ofiarą knowań szatania, muszą dobrze strzec dróg duszy, muszą unikać czytania, oglądania i słuchania tego, co może budzić nieczyste myśli. Umysł nie może zostać pozostawiony bez opieki, zajmować się bezkrytycznie każdym tematem, jaki podsunie mu wróg ludzkości. Serca należy wiernie strzec, gdyż w przeciwności razie zło z zewnątrz obudzi zło wewnątrz, a dusza pogrąży się w ciemności. Pytania do dyskusji. Pierwsze. W powyższym cytacie z książki Działalność Apostołów Ellen White mówi o strzeżeniu dróg duszy. Co to znaczy w praktyce? Jakie znaczenie ma ta zasada dla naszej decyzji związanej z wyborem rozrywki i edukacji? 2. W pierwszym liście do Tesaloniczan Paweł posługuje się wyrażeniem tym bardziej, opisując rozwój chrześcijańskiego charakteru i postępowania, co mogą czynić zbory, by zachęcić wyznawców do takiego rozwoju. 3. Gdyby młody człowiek zapytał cię o przynajmniej dwa praktyczne powody, dla których aktywność seksualna powinna być ograniczona wyłącznie do małżeństwa, jak odpowiedziałbyś mu? I dlaczego? Podsumowanie. W pierwszym do Tesaloniczan 4:1-12 apostoł Paweł dotyka kilku trudnych problemów występujących w wielu zborach, zwłaszcza miejskich. Seksualność jest bardzo osobistą sprawą, a gdy wśród wyznawców pojawia się seksualna niemoralność, skutki dla Kościoła są niezwykle poważne. Bardzo ważne jest to, jak Kościół w osobach wyznawców jest postrzegany tam, gdzie ci wyznawcy pracują i mieszkają. Wskazówki Pawła w tej kwestii są tak samo istotne dzisiaj, jak były w jego czasach. Dziękuję bardzo.